działalności artystycznej. Zobaczcie, robimy różne piękne rzeczy. Tutaj popatrzcie, takie serwetki, kukiełki, różne rzeczy. Śpiewamy, tańczymy, ale też bawimy się bardzo często w teatr. I dzisiaj nasze dzieciaczki zaprezentują takie bardzo króciusieńkie przedstawienie pod tytułem Czerwony Papier. Specjalnie dla Was, dobra? Dawno temu w domku nieopodal lasu mieszkała wraz z rodzicami dziewczynka, którą wszyscy nazywali Czerwonym Kapturkiem. Pewnego dnia mama powiedziała do dziewczynki: Czerwony Kapturku, właśnie dowiedziałam się, że zachorowała babcia. Proszę cię, zanieś jej koszyk z syropem i sokiem malinowym. Tylko pamiętaj, idź prosto do domu babci i nie rozmawiaj z nieznajomym. Dobrze, mamusiu. Nie minęło kilka chwil, a Czerwony Kapturek był już w drodze do babci. Maszerując leśną dróżką, zaczęła zrywać jagody i kwiaty dla babci. Nie zauważyła wilka, który stał pod drzewem. Dokąd idziesz, Czerwony Kapturku? Do mojej chorej babci, która mieszka za lasem. Ta mała może być smacznym kąskiem. Ale mój dzisiejszy obiad zacznę od babci. Do zobaczenia, Czerwony Kapturku. Do widzenia. Tymczasem Wilk pobiegł do domku babci i zapukał do drzwi. Kto tam? To ja, Czerwony Kapturek. Wejdź proszę, leżę w łóżku i nie mogę wstać. Wilk jednym susem wskoczył do izby i szybko połknął staruszkę. Wyjął z szafy babciny czepek i położył się do łóżka. Wkrótce do chatki dotarł Czerwony Kapturek. Dzień dobry, babciu. Dzień dobry, wnusiu. Dziewczynka przestraszyła się okrypłego głosu babci. Babciu, dlaczego masz takie wielkie oczy? Żeby cię lepiej widzieć. Babciu, a dlaczego masz takie wielkie uszy? Żeby cię lepiej słyszeć. Babciu, a dlaczego masz takie wielkie zęby? Żeby cię zjeść. Wilk wyskoczył z łóżka i popchnął Czerwonego Kapturka. Dlaczego ta kobieta tak głośno chrapie? Muszę to sprawdzić. Gdy wszedł do chatki, zobaczył śpiącego w łóżku wilka przebranego za babcię. A ty wstrętny przegrańcu, nareszcie cię złapałem. Masz wielki brzuch, rozetnę go i sprawdzę, co w nim jest. Myśliwy rozciął brzuch, z którego wyszedł Czerwony Kapturek i babcia. I co, wilku, ładnie to tak? Udawać kogoś innego? Oszukiwać dzieci, a potem je zjadać? Wilk zawstydził się bardzo, przeprosił babcię i dziewczynkę i powoli poszedł do lasu. Przepraszam.